i szary harcerski masz strój. Lecz bez oznak, bez ścian i bez skażeń, tyś nam wodzem na życia zbój. Będą kiedyś te iskry zaklęte, co tak jasno dziś złocą twą twarz. Opowiadać o tobie legendę, komendancie łozu nasz. Nie wiem, czy wiecie, ale tą pieśń, piosenkę ułożyli dla marszałka Józefa Piłsudskiego jego żołnierze. Także ona ma już swoje lata i pięknie wpisuje się w nasze stulecie odzyskania niepodległości. W zasadzie mogę powiedzieć, że w Dniu Myśli Braterskiej kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów. Ale chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za obecność. Chciałem bardzo serdecznie podziękować także przedstawicielom parlamentu, duchowi senatorowi, duchowi posłowi, ministrowi. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Ta łączność wydaje mi się bardzo ważna właśnie pomiędzy władzami a harcerstwem. Ona ma swoje istotne znaczenie i dlatego cieszę się bardzo, że ta tradycja tego, że prezydent Rzeczypospolitej jest protektorem harcerstwa, że ona jest kontynuowana. Ona się zaczęła w 1920 roku, kiedy harcerze zwrócili się o ten protektorat właśnie do marszałka Józefa Piłsudskiego, później kolejni prezydenci. Oczywiście wojna to przerwała tu w Polsce i później nie było prezydentury, ale ta tradycja wróciła za pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego i cieszę się ogromnie, że jest ona kontynuowana i cieszę się, że tutaj jesteście. Cieszę się właśnie, że jesteście wszyscy. Że to pokazuje tą wielką harcerską wspólnotę Polaków i w kraju, i poza granicami. I na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej, i na Litwie, i w całym świecie, w Londynie, w Chicago, w innych miejscach, w Sydney, gdzie Melbourne, gdzie żyją Polacy, gdzie są młodzi ludzie polskiego pochodzenia, którzy czują się związani z tą tradycją i chcą ją kultywować, chcą ją potem przekazać także i swoim dzieciom. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i że tą tradycję właśnie podtrzymujecie wszędzie, w Polsce i w innych miejscach. I cieszę się, że deklarujecie to silne wpisanie się właśnie w rocznicę odzyskania niepodległości, bo ona jest rzeczywiście dla nas bardzo ważna, tak jak powiedziałem, w bardzo wielu wymiarach. I w tym wymiarze politycznym, ale także w tym ogromnym, niezwykle ważnym wymiarze wspólnotowym. Jeszcze raz wam dziękuję za to spotkanie i zaraz ścisnę wasze dłonie w Dniu Myśli Braterskiej z wielką radością w naszym harcerskim kręgu. Ogniska już dogasa w nas, braterski smerz.